kobieta, która była więziona. Wśród więźniów było 3 dziewczyny, 1 kobieta. Kobieta nie wytrzymała, mówi: zabij mnie, zastrzel mnie, ja nie zostanę tu ani dnia dłużej. Jeden z rebeliantów, który często był pod wpływem narkotyków, często był wieczorami taki nabuzowany, wziął karabin, mówi: zaraz cię zastrzelę, a reszta się uspokoi. Po północy mocne uderzenie w drzwi. Pierwsza myśl to złodzieje na misji. Wyszliśmy z naszych pokojów. Pierwszy wyszedł ksiądz Leszek, ja wyszedłem zaraz za nim. Okazało się, że nie byli to złodzieje, że są to rebelianci ubrani w mundury z karabinami maszynowymi, wymierzonymi w nas. I tylko jeden z nich mówił, że nie przyszliśmy po wasze rzeczy, po wasze pieniądze, ale przyszliśmy po was, bo nasz generał, nasz szef jest w więzieniu w Kamerunie i chcemy was zabrać, aby walczyć o jego wolność. Ta dyskusja robiła się coraz bardziej nerwowa, trudniejsza. No, kiedy przeładowali broń, pokazali sznurki, że jak nie pójdziemy dobrowolnie, to nas zwiążą. No, byliśmy zmuszeni po prostu z nimi iść. Wystarczy jeden twój telefon i oni mogą być wolni. Proszę cię, zadzwoń i uwolnij ich. Generał, patrząc mi w oczy, mówi: jutro zadzwonimy i ty sam im powiesz, że są wolni. Wziął mnie za rękę i mówi: przebacz mi. Przebacz moim ludziom za cierpienia, które ci wyrządzili.